rejestrację proszę panią Teresę Ceglecką-Zielonkę z Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie wszystkich państwa. Proszę nam wybaczyć spóźnienie, ale śpieszyliśmy bardzo na spotkanie z Opolą. Najtrudniej mówić o sobie i to swoich, bo przecież jesteśmy wśród rodziny, znajomych, przyjaciół, u siebie, w swoim mieście. Ale ponieważ jest tak zaplanowane spotkanie, to proszę o wysłuchanie kilku słów z mojej, koledzy już mówili, życia i działalności. Od 53 lat mieszkam w Damysłowie. Urodziłam się niedaleko, w domu, na ulicy Bohaterów Warszawy i po 20 latach wróciłam również na Bohaterów Warszawy. Moja najbliższa rodzina to moja mamusia, mój mąż, moje dzieci i moje szczęście, moja wnuczka i zięć. Swoją działalność rozpoczęłam, działalność społeczną, w szkole podstawowej. I myślę, że może to potwierdzić obecna także tu na tej sali moja pani nauczycielka z historii. Bowiem wtedy 8 lat nauki to można było poznać i ucznia, i swoich nauczycieli. Tam pełniłam różne funkcje. Byłam przewodniczącą klasy, szkoły, a największą moją pasją w tym czasie było harcerstwo. I to mi zostało do dzisiaj. Poznałam tam wielu aktywnych, samodzielnych, odpowiedzialnych osób, brałam z nimi przykład i także starałam się solidarnie pracować z nimi. Później, gdy w szkole średniej zaczęły się inne obowiązki, angażowałam się w tamtą działalność, a w życiu dorosłym zaangażowałam się w ruch Solidarności. Założyłam struktury w szkole, w której pracowałam. Następne lata to okres wychowywania dzieci, ale gdy już podrosły, rozpoczęłam działalność społeczną. Jeżeli można, to skrócę ostatnią wypowiedź. Proszę odliczyć mi czas. Znaczy, sztaby, czy państwo przedstawiciele nie przewidziały takiej formy. Nie dodajemy, nie odpisujemy. Po prostu ten też trzymał się wyznaczony. No to kończę. Dziękuję. Pan Jacek Płaczek z Platformy Obywatelskiej. Bardzo proszę. Drodzy państwo, Jacek Płaczek, 42 lata, żonaty, troje dzieci, żona nauczycielka matematyki w jednej z podnamysłowskich szkół. Drodzy państwo, dotychczas ukończyłem Wyższą Szkołę Oficerską w Toruniu, Akademię Obrony Narodowej w Warszawie, no a żeby ktoś mnie nie zarzucił, że zajmowałem się tylko profesją wojskową, również Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez około 20 lat pełniłem służbę dla ojczyzny w wielu jednostkach wojskowych, od szczebla dowódcy drużyny do szefa sztabu włącznie, szefa sztabu pułku. Potem przyszła ciężka choroba, 3 lata walki z ciężką chorobą nowotworową, udany przeszczep szpiku kostnego i powrót do normalnego życia. Wtedy podjąłem decyzję, że do wojska nie wracam, podejmuję pracę dla społeczności lokalnej i od prawie 8 lat działam w branży rozwoju obszarów wiejskich. Od 4 lat kieruję lokalną grupą działania Stokarski Zielony Szlak. Jest to bardzo duża, prężna organizacja, która pomaga m.in. rolnikom, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym. Działa społecznie również w wielu organizacjach pozarządowych z branży sportowej. Od 8 lat jestem sołtysem wsi Moczany. Ja czasu nie przekroczę. Dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim kandydatom za autoprezentację, przybliżenie swoich życiorysów, dokonań. Runda druga. Każdy z kandydatów wylosuje teraz po jednym pytaniu z bloku tematycznego bezrobocie, w tym sprawy socjalno-bytowe. Na każdą odpowiedź przewidzieliśmy 1,5 minuty. Blok pierwszy rozpocznie pan Artur Włodarczyk, potem kandydaci będą odpowiadać kolejno. Blok drugi rozpocznie pan Grzegorz Kubat, blok trzeci pan Krzysztof Kupczyński, blok czwarty pan Andrzej Spór. I rotacyjnie pani Teresa Zielonka, pan Jacek Płaczek. Rozpoczynamy głosowanie.
Pan Artur Włodarczyk wylosował pytanie numer 7. Czy przewiduje Pan utworzenie bazy lokalowej dla chętnych do podjęcia działalności na własną rękę? Przypominam, że pytania, wszystkie pytania, które się tutaj pojawią, padły od naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o utworzenie bazy lokalowej, generalnie taka baza już istnieje. Taką bazą według mnie jest inkubator przedsiębiorczości, który działa w Namysłowie. Działanie tego inkubatora można różnie oceniać. Natomiast podstawową i bardzo fajną rzeczą, jaka tam się odbywa, jest to, że lokale gospodarcze, które można tam wynająć, są po bardzo preferencyjnych cenach i bardzo niskich. Także na bazie tego obecnego inkubatora przedsiębiorczości jak najbardziej. To jest koniec wypowiedzi, tak? Halo? Na bazie tego inkubatora istniejącego przedsiębiorczości jak najbardziej chcielibyśmy go rozbudować, chcielibyśmy jeszcze poszerzyć, ewentualnie jeżeli tylko pozwolą nam pieniążki, jakie będą w przyszłym budżecie, jeżeli będziemy mogli nimi dysponować, ja jako burmistrz, a także pozostali radni, będziemy szukać nowej bazy lokalowej. Przede wszystkim będziemy chcieli szukać miejsc, które stoją niezagospodarowane, tak zwanych pustostanów, i tam tworzyć nowe miejsca dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz Kubat, który numer pytania? Pytanie numer jeden. Oczywiście liczenie czasu zaczynamy po tym, jak ja przeczytam pytanie. Jeden? To jest pytanie numer 4. Blok numer jeden. Mam. Proszę do końca. Pytanie numer 4. Jakiego rodzaju działania zamierza Pan podjąć, aby uatrakcyjnić namysłowski rynek pracy? Rozpoczynam siedzącą, możemy odpowiadać. A siedząca, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rynek pracy to nie jest rynek nijaki. To są pracownicy, to są ludzie. Popełniliśmy błąd wszyscy. Generalny błąd to jest taki, że przestaliśmy edukować ludzi i przygotowywać do gry rynkowej. Nasze lica profilowane, to jest moje osobiste zdanie, to jest porażka. Wszyscy chcieli kształcić się na inteligentów. Nie mamy szkół zawodowych z prawdziwego zdarzenia, nie mamy techników, którzy przygotowują specjalistów w tym zakresie. I trzeba zrobić wszystko, by wrócić z powrotem do tego kształcenia, do warsztatów. Oczywiście ma być to kształcenie oparte o nowoczesne technologie, a więc obrabiarki numeryczne, a więc praca komputerowa i tak dalej. To jest podstawa, aby na rynku ludzie młodzi zaczęli dawać sobie radę. Bo proszę zwrócić uwagę, kształcimy w profesjach, które po ukończeniu studiów trzeba redukować. Koszty, czas i rozczarowanie na rynku. A wszyscy ci, którzy mają fach w ręku, szukają tego zajęcia gdzie indziej. Więc dla mnie podstawą jest przygotowanie merytoryczne i kształcenie na poziomie tutaj oddolnym fachowców dobrze przygotowanych do roli. Dziękuję. To była recepta pana Grzegorza Kubata na uatrakcyjnienie namysłowskiego rynku pracy. Który numer pytania wylosował pan Krzysztof Kówczyński? 5. Pytanie numer 5. Czy w Namysłowie są potrzebne kolejne supermarkety? Czy Pana zdaniem rzeczywiście rozwiązują one problem bezrobocia, zwłaszcza w Namysłowie? To klęski oznaczają, że jest tak fajnie, czy jest tak źle. Proszę Państwa, dzisiaj miałem przyjemność, odwiedziła mnie młodzież z Szkoły Podstawowej nr 4, 5 klasa. I pierwsze pytanie do mnie było takie, praktycznie pierwsze, jedyne. Panie burmistrzu,
kiedy i gdzie powstanie w Namysłowie, galeria i czy będzie kino. Proszę zwrócić uwagę, tak młodzi ludzie patrzą poprzez pryzmat. Ja osobiście powstawanie nowych supermarketów, jeżeli takowa potrzeba jest, ja w większości patrzę poprzez pryzmat dochodów do budżetu gminy. Zaraz liczę, ile to tam metrów kwadratowych będzie. Za każdy metr kwadratowy ponad 18 zł, prawie 19. I to mi wychodzi dokładnie, ile jaka będzie to kasa. Natomiast wiem, że nie rozwiąże to problemu bezrobocia wśród kobiet. Bo na dzień dzisiejszy, jeżeli mamy około 1400 osób bezrobotnych, 50% to kobiety, czyli około 700 osób, to jest znaczna rzesza. Myślę, że i wszystko będę starał się robić, jeżeli zostanę burmistrzem, żeby powstał zakład o profilu, gdzie będą mogły pracować właśnie kobiety. Bardzo dziękuję za wypowiedź. Może, panie prowadzący, może taka uwaga, żeby ten drugi dzwonek był słyszany. Bo gdzieś jakby prośba, to ginie. Prośba do kolegów zajmujących się dzwonkiem. Proszę dawać głośniejszy sygnał, żeby kandydaci wiedzieli, ile czasu mają do końca. Znaczy 10 sekund przed końcem, wtedy kandydat wie, że ma zmierzać do puenty, do kropki. Numer pytania. Pan Andrzej Spór. Jaki jest pana przepis na promocję miasta i gminy na zewnątrz, szczególnie w kontekście potencjalnych inwestorów i zwalczania bezrobocia? Szanowni Państwo, promocja rzecz bardzo ważna. Pamiętam, jak powstawały samorządy, jak borykaliśmy się z tym, jak nie potrafiliśmy promować tych małych ojczyzn. I tak przypomnę kolegom samorządowcom, takiego naszego kolegę z Bielan Wrocławskich, dzisiaj go w radiu przypominałem, również niestety nieżyjącego już, który swoją gminę promował w Japonii, w Stanach, w Anglii i za to go odwołali. Odwołali go, bo na promocję wydał za dużo pieniędzy, a jeździł jeszcze z pracownicą od promocji. No to były posądzenia jeszcze różne. Promocja rzecz ważna, ale nie tylko pieniądze. My możemy Namysłu promować. Namysłu jest naprawdę pięknym miastem. Spokojnym, zielonym. Promować poprzez kluby sportowe, o tym żeśmy też mówili, które mają kłopoty finansowe i nie bardzo jest jak im pomóc z budżetu. Co by nas nie posądzili znowu jakiegoś fryzjera i tak dalej. Ale burmistrz musi być z biura, że tak powiem, na zewnątrz, wyjechać swoimi pracownikami, promować na targach różnego rodzaju, tam gdzie jest okazja pokazać, jak ten Namysł wygląda, a mamy się czym pochwalić i powinniśmy po prostu wychodzić, wyjeżdżać na zewnątrz, a nas nie powinno się posądzać o to, że tracimy niepotrzebnie pieniądze. Pieniądz wydany na promocję skutkuje. Dziękuję bardzo.